Dzień dobry, witamy Państwa ze studia na żywo regat o Super Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w internetowym, wirtualnym żeglarstwie. I teraz niespodzianka, witają Państwa Piotr Kula i... Aleksandra Melzacka. A witamy dlatego w taki sposób, bo Dominik Życki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego, nie będzie z nami realizował transmisji z tego powodu, gdyż zabrakło w dzisiejszym finale, droga Aleksandro, damy. I mówiąc kolokwialnie, wyrzuciliśmy dyrektora sportowego i zaprosiliśmy ciebie, żebyś reprezentowała płeć piękną. Dziękuję, bardzo mi miło. Olu, w tej chwili widzimy wszystkich startujących na ekranie naszej transmisji. I za chwilę nasi zawodnicy wystartują w zawodach. Będą się ścigali w 5 różnych wyścigach. Mamy nadzieję, że za chwilę pan Paweł Kowalski, organizator całego cyklu, wytłumaczy pokrótce, w jaki sposób będzie wyglądała rywalizacja. A za chwilę już poprosimy realizatora o to, żeby pokazał nam planszę z Przemysławem Miarczyńskim, jedną z dzisiejszych gwiazd. Olu, wiesz, dlaczego Przemek Miarczyński jest dzisiaj jedną z gwiazd? No, myślę, że wiem, no. Bo nie zakwalifikował się do pierwszej dziesiątki. No, nie zakwalifikował się, no, ale jego wyniki w realu, że tak powiem, no, mówią same za siebie, tak? Brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. No oprócz tego no wiele innych medali, które zdobył, no to zdecydowanie możemy go nazywać gwiazdą. A oprócz tego wiemy, że dzisiejsze zawody odbędą się na akwenie w Sydney. A właśnie w Sydney Przemek Miarczyński wystartował w 2000 roku w Igrzyskach Olimpijskich i zajął 8 miejsce. Podobno zna akwen dobrze. No na pewno... Ma znacząco teraz już przewagę z tego powodu. Na pewno się przygotowywał do tego akwenu, także może ma jakiegoś asa w rękawie. Ale Ola, na innych akwenach go pokonałaś w tych zawodach. Zajęłaś miejsce w top 3 ile razy? Raz tylko, niestety, ale udało się. Może przez to nie jesteś w pierwszej dziesiątce, co może przyszła edycja? Spróbujesz załapać się do dychy i wystartować w następnym superpucharze? Jeśli będzie, zapytamy Pawła Kowalskiego, czy będzie. No jasne, że spróbuję. Ja w sumie też nie brałam udziału w jednej edycji, bo nie mogłam, ale no, przez to też straciłam dużo punktów. Także no, może następnym razem, jak będzie taka okazja, to na pewno zawalczę o tę pierwszą dychę. Tego ci życzymy, a teraz za chwilę zaprosimy Przemka Miarczyńskiego, czyli Ponta, do tego, żeby wypowiedział się pokrótce w oczekiwaniu na wyścigi. Cześć, z tej strony Przemek Miarczyński, jestem trenerem kadry RSX-a mężczyzn. Bardzo się cieszę, że będę dzisiaj mógł wziąć udział w wyścigach o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w e-sailingu. No jest to dla mnie spore wyzwanie. Brałem udział w kilku edycjach tych regat. Raz tylko udało mi się być w dziesiątce, ale zostałem zaproszony, żeby rywalizować z najlepszymi. Czuję się zaszczycony i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dam na pewno z siebie wszystko, pełna koncentracja. Nie trenowałem dużo, ale no, trochę żeglarstwa w swoim życiu łyknąłem. Może nie tego wirtualnego. Zobaczymy, jak będzie. Powodzenia dla wszystkich i walczymy. Oh.
Dzień dobry, nazywam się Paweł Kasprowski. Obecnie jestem trenerem kadry narodowej klasy 49er. Na co dzień żegluję również na klasie, w klasie katamaranowej A-klas. No, dla siebie, dla przyjemności, ale też po to, żeby cały czas dobrze rozumieć moich zawodników. Chciałbym bardzo podziękować za możliwość wystartowania w finale Superpucharu w e-sailingu. Jest to dla mnie niesamowita przyjemność i myślę, że będzie to świetna zabawa. Jak wiem, będzie to akwen w Sydney i musicie, moi przeciwnicy, bardzo mocno na mnie uważać, bo ja tam znam każdą zatoczkę. Jeszcze raz, bardzo się cieszę, że będę mógł rywalizować w tych regatach. Jak widziałem, jestem dużo najstarszym zawodnikiem tych regat, co też jest ciekawe, interesujące i fajne, że po prostu można w każdym wieku się ścigać, rywalizować. Także trzymajcie za mnie kciuki i wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania i kibicowania. Szanowni Państwo, to byli popularny Przemysław Pont Miarczyński, jak Ola powiedziała, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie i trener kadry narodowej klasy 49er, Paweł Kacprowski. Paweł, jak Państwo słyszeli, także odgrażał się, że zna bardzo dobrze akwen. Zobaczymy, czy będą tacy mocni w regatach wirtualnych. Ola, Paweł Kacprowski jest trenerem klasy, która no, z większym żaglem jest Twoją praktycznie rzecz biorąc. Pływałaś na większej na większym żaglu 49era, czy na razie tylko, znaczy tylko aż, bo ja bym się pewnie na tym zabił, 49er FX? No miałam przyjemność spróbowania żeglowania na 49erze. Pływałam właśnie w Kiloni przez chwilę z Szymonem. Także no, posmakowałam tej prędkości, bo mieliśmy niezłą niedowagę, także naprawdę przy 10 węzłach dało się szybko pożeglować. No, jest to super uczucie też przejechać się na 49erze, jest troszeczkę inne czucie i naprawdę super doświadczenie. Taki grubas jak ja dałby sobie radę, czy zabiłbym się na Twojej łódce? Myślę, że dałbyś sobie radę, kwestia popływania
kilku, może kilkunastu godzin, ale na pewno byś sobie poradził. Chociaż początki na pewno nie byłyby takie łatwe. Olu, czekamy na ostatniego z zawodników i kiedy tylko będzie zalogowany realizator i pomysłodawca cyklu E-Puchar PZŻ, trener główny Polskiego Związku Żeglarskiego Paweł Kowalski uruchomi wyścig. Jak pewnie Państwo widzicie, w tej chwili szukamy tego pokoju. To może troszeczkę o technikaliach. Jeżeli ktoś nie jest jeszcze, nie czuje się na siłach, żeby grać, może podejrzeć innych grających. Po zalogowaniu się na stronę Virtual Regatta może zobaczyć coś takiego, co my w tej chwili widzimy, to znaczy wybrać sobie wyścig. I na razie no niestety nie widzimy... trener Paweł Kowalski puszcza wyścig. Powinniśmy za chwilę widzieć ikonkę, w której zobaczymy taki podgląd na wyścig, ale na razie no, spotykamy jakieś małe trudności. Pewnie głównie z tego powodu, że no, internet w dzisiejszych czasach jest oblegany. Ludzie nie mogą tak dużo czasu poświęcić na aktywności na zewnątrz. O, i teraz proszę bardzo. Mamy naszych zawodników i mamy rywalizację. Olu, miałem okazję podglądać Ciebie na wyścigach. Czy to się bardzo dużo różni, żeglarstwo internetowe od tego, co robisz na łódce swojej? No różni się na pewno, szczególnie jeśli chodzi o jakieś manewrowanie, no to trzeba mieć też trochę takich umiejętności manualnych i kilka razy zdarzyło mi się po prostu stracić bardzo dużo, bo źle nacisnęłam jakiś przycisk na klawiaturze. No ale jeśli chodzi o takie główne zasady taktyczne, no to zdecydowanie można sobie tutaj je potrenować i przypomnieć. Wygląda na to, Olu, że mamy start, 3 sekundy do startu i ruszamy. Powiedz na 49erze, że start taki nierozpędzony i blisko linii startu to chyba nie byłby najlepszy start, co? No nie, no u nas start jest kluczowy i tak naprawdę no musisz wyjść dobrze, jeśli chcesz myśleć o jakimś dobrym wyścigu. Wiadomo, da się jakoś tam potem wygrzebać, jeśli coś ci nie wyjdzie. No aczkolwiek ta prędkość w momencie startu jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Myślę, że na każdej łódce. Widzimy w tej chwili tutaj Dawida Furmańskiego, zawodnika i trenera klasy RSX. Wybrał miejsce pierwsze z prawej, z pięknym godłem Polski na żaglu. O, jest nie tylko Dawid, jest z prawej. Spróbujmy przeskoczyć na tego zawodnika. Proszę bardzo, to jest Paweł Kacprowski, najbardziej z prawej. Czyli co, po 49erowemu, corner. No na 49erze nie robi się zbyt dużo zwrotów, ale no myślę, że płyną w tę stronę, bo mają jakieś ku temu powody. Widać, że tam jakiś szkwał się chyba zbliża, tak się przynajmniej wydaje, chociaż na tym ekranie to tak ciężko widać. Aczkolwiek możemy zauważyć takie zaciemnione miejsca i to są właśnie miejsca silniejszego wiatru i szkwału. Zdecydowanie z prawej strony teraz ten wiatr schodzi, więc no nie dziwię się, że tam Kacper pojechał. Ale mimo to w tej chwili mamy podgląd na Łukasza Buderowskiego, który jest po lewej stronie i program przynajmniej pokazuje go na miejscu pierwszym. Jak z Twojej perspektywy osoby, która grała w tę grę, to wyglądało? Mam na myśli to, że no, na wodzie widzimy jednak te kolory, siłę wiatru po kształcie nawet wody. Tutaj na pewno się to różni. Powiedz, na co trzeba zwracać uwagę grając w tę grę? Z tego, co ja zauważyłam, no to właśnie najważniejsze jest to, żeby płynąć korzystnym halsem w zmianie. Ponieważ nawet czasami, gdy widzimy, że tam gdzieś daleko, z której strony jest jakiś duży szkwał, to on nie zawsze dochodził, z tego co pamiętam, jakby na naszą trasę. I właśnie najważniejsze było, żeby po prostu po starcie płynąć tym korzystnym halsem, dojechać do kolejnej zmiany i zrobić zwrot. No właśnie, zbliżają się nasi zawodnicy do górnej boi. Pierwszy z prawej to właśnie Paweł Kacprowski. Bezpośrednio pod nim, po jego zawieczny, to jest, zdaje się, Dawid Furmański.
No i proszę bardzo, na prawym halsie tutaj wchodzimy. Oczywiście w rzeczywistości opłaca się to bardzo, ale ja podglądając wasze wyczyny tutaj w wirtualnym żeglarstwie zauważyłem, że dosyć dużo jest kraks, albo o właśnie takiego podkładania na granicy, albo wręcz nawet łamiąc przepisy. Co się dzieje z łódką, która łamie przepis? Łódka, która złamie przepis, po prostu zwalnia na 10 sekund, nie trzeba kręcić żadnej kary. No i jest to z jednej strony w porządku, no bo rzeczywiście traci się bardzo dużo dystansu, ale z drugiej strony można właśnie, tak jak mówisz, złamać się, wjechać w kogoś na lewym, wjechać w 5 łódek na raz, stracić powiedzmy te kilka sekund i trochę dystansu, ale i tak to będzie mniej niż jakbyś miał przejechać wszystkim za rufą, tak? Więc jest to troszeczkę takie no, nierealne, no ale wiadomo, to tylko gra. No chyba to tylko gra. Ja się zastanawiałem nad tym, jak twórcy gry to rozwiązali i podejrzewam, że na fazie testów, kiedy łódki zderzały się ze sobą i musiały kręcić karę, to podejrzewam, że ludzie, którzy zaczynali na przykład, nawet nie celowo, ale musząc gdzieś wykonać jakiś manewr, zderzali się z innymi, którzy mieli prawo drogi, to pewnie niewspółmiernie do tego, co się dzieje na łódce naprawdę w rzeczywistości, temu, wobec którego przewinili, psuli zabawę. Więc podejrzewam, że to jest dlatego. Tymczasem widzimy, że Dawid Furmański jest na prowadzeniu, wybiera lewą bramkę, szybko zrzuca genaker i już jest na halsówce. Zanim Łukasz Machowski. Łukasz, zdaje się, wygrał klasyfikację generalną, na podstawie której wyłoniona została pierwsza dziesiątka tychże regat. No i jak obstawiasz? Ścigałaś się z Łukaszem? No, Łukasz sobie bardzo dobrze radzi, także myślę, że no, ma bardzo dużą szansę, żeby to prowadzenie utrzymać i wygrać. No nie możemy, że tak powiem, przewidywać niczego, no ale płynie teraz drugi, także no, bardzo dobre miejsce, no ale najważniejsze jest to, żeby pływać równo, tak jak w rzeczywistości. Każdy żeglarz próbuje zebrać jak najmniej punktów, także zobaczymy, co to będzie po 5 wyścigach. No właśnie, ta zasada o pływaniu równym jest zasadą uniwersalną i na pewno sprawdza się zarówno w rzeczywistości, jak i w regatach wirtualnych. To, co tutaj wyróżnia te regaty, to, że na jednym akwenie, nawet nie będąc blisko siebie, mamy zawodników z różnych klas. I tak na przykład Dawid Furmański i jego brat Radek Furmański, którego pokazujemy właśnie w tej chwili, są zawodnikami klasy RSX. Ale już na przykład Konrad Rychlik jest zawodnikiem, który relatywnie niedawno trafił do żeglarstwa. Popłynął na rejs z kolegą Morski, wrócił do domu do Warszawy i okazało się, że tak wsiąkł w żeglarstwo, że znalazł po prostu najbliższe miejsce do żeglowania. Było to Zegrze i na tym, że Zegrzu zaczął pływać na laserze. Z tego, co powiedział w Mastersach, ale wygląda na zawodnika z krwi i kości, takiego nie Mastersa, tylko bez żadnych skrupułów. I tutaj widzimy, że płynie na miejscu 5. Także jak widać w tej chwili, no jest przed chociażby medalistą olimpijskim Przemkiem Miarczyńskim, który właśnie na tym akwenie w Sydney walczył i zawalczył o 8., czyli punktowane miejsce. No tak, myślę, że bardzo dobrze, jak na, tak jak wspomniałeś, można nazwać debiutanta, tak, żeglarstwa, który dopiero wchodzi w to wszystko. O, no to tak, nie tak zupełnie, on już parę lat pływa, no, tylko... Tak, ale w porównaniu powiedzmy do innych zawodników, którzy żeglują naście albo 10 lat... Intensywność na pewno jest troszeczkę mniejsza. Tak, no aczkolwiek wiadomo, że to jest gra, że tutaj panują też troszeczkę inne zasady. No ale tak jak powiedziałam, rzeczywiście żeglarsko jest bardzo podobnie i trzeba trzymać się tych takich kluczowych i najważniejszych zasad taktycznych. Powiedz, Olu, na czym polega decyzja o tym, aby na górnej boi wykonać zwrot przez rufę bądź nie? Bo tutaj no, mamy żeglarstwo genakerowe, czyli dokładnie takie, które robisz ty, to znaczy na klasie Fortenery Fix macie genaker, więc nie płyniecie prosto z wiatrem najkrótszą drogą, tylko najszybszą.
No i no, każda rufa relatywnie spowalnia, spowalnia waszego Fortnitera. Skąd się to bierze, że podejmujesz taką decyzję? Kiedy ona w ogóle zapada? No ta decyzja powinna być podjęta już przed pierwszym górnym znakiem. Jak zbliżamy się do górnego znaku, obserwujemy wiatr, widzimy mniej więcej, co się dzieje, jaka jest zmiana. No i w zależności od tego, gdzie jest wiatr i czy zmiana jest z prawej, czy z lewej strony, podejmujemy decyzję, czy robimy tę rufę. Jeśli zmiana jest właśnie z prawej strony i ten wiatr się tam utrzymuje, to od razu robimy rufę po znaku i płyniemy korzystnym halsem, który nas najbardziej zbliża. A jeżeli zmiana jest z lewej, to płyniemy prosto przed siebie. A tymczasem mamy już pierwszego zwycięzcę pierwszego wyścigu. Jest nim, no kto, Olu? Trener? No, trener Kacprowski, gratulacje. Naprawdę bardzo dobrze sobie poradził, bo płynął trzeci, tak? I wskoczył na pierwsze miejsce, także widać tutaj skill 49-owego pływania na Genakerze. Tak, to jest właśnie trener Paweł Kacprowski. Widzimy w tej chwili wyniki. W związku z tym, że trener Kacprowski miał już swoje 5 minut, a w zasadzie pewnie minutę 30 na początku jako gwiazda, poprosimy realizatora o to, aby pokazał nam wywiad z Dawidem Furmańskim, który zakończył ten wyścig na miejscu drugim. Ten wywiad był oczywiście nagrany przed transmisją. Postaramy się pewnie dograć tak szczegóły, żebyśmy mogli się łączyć z graczami na bieżąco. Zanim ruszy natomiast wywiad z Dawidem, popatrzmy na statystyki. Najlepszy start właśnie Dawid Furmański. Oczywiście najlepsza średnia prędkość trener Paweł Kacprowski. No nic dziwnego, średnio szybko płynął i po najkrótszej drodze, więc wygrał wyścig, prawda? Cześć, z tej strony Przemek Pierczyński, jestem trenerem kadry RSX-a mężczyzn. Bardzo się cieszę, że będę dzisiaj mógł wziąć udział w wyścigach o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w sailingu. No jest to dla mnie spore wyzwanie. Brałem udział w kilku edycjach tych regat. Raz tylko udało mi się być w dziesiątce, ale zostałem zaproszony, żeby rywalizować z najlepszymi. Czuję się zaszczycony i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dam na pewno z siebie wszystko. Pełna koncentracja. Nie trenowałem dużo, ale no trochę... Wyprzedził Dawida Furmańskiego w zasadzie na samej mecie. Często się tak dzieje, szczególnie na 49erze. Naprawdę, że zawodnicy po prostu wygrywają wyścig o metr, bo w ostatnim momencie wpływają na tak zwanej inercji, czyli gwałtownie odpadają, łydka przyspiesza i wchodzi na metę. Nieraz się również zdarza, że wchodzi 10 łódek naraz na metę i dzięki takiemu manewrowi można zyskać nieraz 5 czy nawet więcej oczek. No właśnie, to w porównaniu z tym, co się dzieje na Finie, to akurat nie jest aż tak spektakularnie na mojej starodawnej łódce zaprojektowanej no 70 lat temu. No ale dzięki temu u was jest, że tak powiem, większe pole do manewru, jeśli chodzi o taką taktykę żeglarską, no bo u nas tylu zwrotów no nie zrobisz po prostu, bo nasza łódka no niesamowicie dużo traci na sztagach. Natomiast u was można się naprawdę dobrze pobawić, niczym gra w szachy. Olu, pływałaś na Finie kiedyś? Nie, nigdy w życiu. Potrzebowałabyś chyba kogoś do spółki, żeby dobrze zbalastować łódkę, co? No, zdecydowanie tak. No ja niestety miałabym lekką albo nawet nie lekką niedowagę. Olu, w międzyczasie zawodnicy zdążyli przygotować się do drugiego wyścigu, więc wybieramy kolejny wyścig, szukamy nazwy Super Puchar. Cześć, nazywam się Dawid Furmański, dotychczas żeglowałem. Wyścigu Paweł Kacprowski. Ściga się, okazuje się, także komisja regatowa, która była zdyskwalifikowana, nie wiem, czy zauważyłaś. Na statystykach miała dyskwalifikację. To tak dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli przeboje z komisją regatową, to taki trochę teraz psychiczna ulga prawdopodobnie. No, po komisji się zazwyczaj nie da zdyskwalifikować niestety. Wiesz co, nawet jeśli by się dało, to może na wszelki wypadek lepiej nie. Po prostu. Może lepiej nie.
Czekamy na realizatora wyścigów, czyli Pawła Kowalskiego, który jest pomysłodawcą całego cyklu Epoch RPZZ-u. Podobno za chwilę to będzie już szło. Jeszcze raz odpalimy to. Kamera powinna nam się pokazać za moment. Sam cykl Epoch RPZZ-u został wymyślony w miejsce zawodów realnych. Cześć, nazywam się Dariusz Furmański. Dotychczas żeglowałem w Olimpicy klasie RSX. Aktualnie... Mówi się o tym, że jak raz sprzeda się... Cześć, nazywam się Dariusz Furmański. Dotychczas żeglowałem w Olimpicy klasie RSX. Aktualnie jestem trenerem w gdańskim żeglarskim. Udało mi się zakwalifikować do superpucharu i sailingu, czego jestem bardzo zadowolony. Życzę wszystkim wirtualnie pomyślnych wiatrów i dużo zabawy. Pozdrawiam. Widzimy się na wodzie. Bo naprawdę, jak już się zacznie żeglować i się wsiąknie w to całe żeglarstwo, to naprawdę staje się to twoim, no w sumie całym życiem, więc ja naprawdę tęskniłam za jakimś żeglowaniem i takie regaty pomagają się troszeczkę przybliżyć. No właśnie, Olu, teraz mamy 12 sekund do startu. Powiedz mi z tego, co tutaj widzisz jako obserwator, którą stronę ty byś wybrała z startu? No zdecydowanie widać, że z lewej strony idzie szkwał i zmiana. Mówisz o tym, co widzimy tutaj po lewej, takie ciemniejsze, tak? Tak, więc wydaje mi się, że start tutaj właśnie niebieskiej łódki, czyli... Już sprawdzamy, to jest zawodnik kiteboardingu, jedyny zawodnik Michał Wojciechowski. Jedyny przedstawiciel kiteboardingu dyscypliny młodej, ale tak jak mówiliśmy, no tutaj ścigają się zawodnicy interdyscyplinarnie czy międzyklasowo, no bo mamy właśnie Michała, który ściga się na co dzień w klasie kiteboarding. Mamy Łukasza Buderaskiego, który jest zarówno zawodnikiem, jak i trenerem klasy RSX. No mamy Łukasza Machowskiego, który do niedawna był laserowcem, wygrał w ubiegłym roku Mistrzostwa Polski klasy Laser Radial, a teraz pływa na takiej samej łódce jak ty, tylko trochę większym żaglem. Tak, pływa teraz na Fortnite'rze z Tytusem Butowskim, także chłopaki się szkolą. Niezły przeskok jak z lasera na Fortnite'ra. Przed chwilę widzieliśmy, że na prowadzeniu był Damian Sieczkowski, który pływa na klasie Europa zwykle. No i tutaj też dzięki temu, że odbywa się to wszystko w internecie, no klasa Europa z kiteboardingiem, który pewnie by przefrunął koło nawet takiej szybkiej klasy jak twoja Fortnite RFX. Zgadza się. Powiedz mi, Olu, obstawiałaś, że lepsza będzie lewa strona trasy. Czy to się sprawdziło? Kto popłynął w lewo? No w lewo popłynął właśnie... Która to była łódka? Wojciechowski. Zdaje się. Na białej łódce? Aczkolwiek przed chwilą tak troszeczkę widać, że podłożył mu się... Który zawodnik? Jan Suliński, trener. Więc zdecydowanie no teraz musi walczyć z brudnym wiatrem. I teraz mamy tak, na pierwszym miejscu Filip Pfeiffer, zawodnik klasy 420, także mamy dobry miks dzisiaj, faktycznie. Na drugim miejscu najnowszy w żeglarstwie Konrad Rychlik, wspominany przy pierwszym wyścigu zawodnik klasy Laser, który pojawił się w żeglarstwie no, zupełnie przypadkiem i nie przeszedł takiej drogi, powiedzmy, klasycznej, jaką wybierają zawodnicy. Widać, że jest zmiana z lewej strony, bo no, wszyscy płyną, jak to się mówi, normal seta, czyli prosto po znaku przed siebie. Normal set, czyli bez rufy. Tak, bez rufy i bardzo szybko widać, zbliżyli się do lejlina, są już na dolnym znaku, także końcówka i pierwsze hasówki i ten kurs pełny, lewa strona, także teraz zobaczymy, jak się potoczy dalej. Olu, wytłumacz tym, którzy nie wiedzą, co to jest leyline. Leyline, jakby to wytłumaczyć w takich prostych słowach, to jest taka linia, którą tutaj możemy zauważyć na ekranie, która nam pokazuje, w którym miejscu powinniśmy właśnie zrobić zwrot, żeby wylądować prosto na boi. Przy danym kierunku przy wiatru. Przy danym kierunku wiatru. Także ten leyline jest zmienny w zależności właśnie od tego, jaka przyjdzie zmiana, ten leyline się przesuwa i musimy tak ocenić,
to miejsce do zrobienia zwrotu, żeby ani nie wylądować nad nim, no żeby głównie nie wylądować nad nim, żeby się nie przyhalsować i nie stracić dystansu. Powiedz mi, Olu, przed chwilą Filip Pfeiffer podłożył się Dawidowi Furmańskiemu i Dawid zrobił zwrot, mimo że byli niemalże właśnie na leyline. Czy to jest zwykle opłacalne? W takich zawodach oni byli dosyć blisko siebie. Co prawda Dawid w dalszym ciągu jest drugi, ale to ja bym w rzeczywistości bym czegoś takiego nie zrobił. Po prostu na rzęsach dojechałbym tam za tą rufą tyle, ile mogę, no w zależności od tego, jak daleko bylibyśmy od boi. No ale to takie dla mnie jako obserwatora było dosyć nietypowe zagranie, przyznam szczerze. No tak, zgadzam się z tobą, aczkolwiek to bardzo jest zależne właśnie od siły wiatru i właśnie od specyfiki tej łódki. No i w sumie wydaje mi się, że dobrą decyzję podjął Dawid, ponieważ no, ten stożek, który miał założony, był ciasny, więc traciłby no, bardzo dużo, mógłby stracić dużo dystansu, bo w tej grze to tak jest, że naprawdę można dużo stracić i płynie się o wiele wolniej. No właśnie, powiedz mi, przed chwilą tutaj widzieliśmy taką sytuację, w której właśnie Dawid Furmański zabierał nieco wiatru, bo rozumiem, że to takie jaśniejsze pole to jest miejsce, na którym trochę jest zabrany wiatr. Tymczasem mamy drugiego zwycięzcę dzisiejszego dnia, czyli Filipa Pfeiffera. Przygotujemy, brawo, przygotujemy za moment wywiad z Filipem. Tymczasem na metę wchodzą jeszcze następni zawodnicy. Przemek Miarczyński na miejscu 12. Troszeczkę gorzej niż w Igrzyskach Olimpijskich w 2000 roku. Troszeczkę gorzej, aczkolwiek pamiętajmy, że to jest gra. No właśnie. Żeby się nie załamywać, także tutaj pozdrawiamy wszystkich grających serdecznie. No i przede wszystkim zapraszamy następne osoby zainteresowane kolejnymi rozgrywkami. Codziennie o godzinie 20 na platformie Virtual Regata, którą w tej chwili widzimy, odbywają się treningi. A w sobotę i w niedzielę także o 20 regaty z cyklu Epuchar Polskiego Związku Żeglarskiego. Zastanawiamy się troszeczkę, jak długo trener Paweł Kowalski jeszcze tak pociągnie, bo ze wszystkimi przygotowaniami codziennie ma przynajmniej 4 godziny na to, żeby to wszystko przeprowadzić. Mamy pocieszenie dla Przemka Miarczyńskiego, miał najlepszy start. No, a start jest bardzo ważny, także szczególnie w tej grze naprawdę ciężko jest, tak mi się wydaje, dobrze wystartować, ponieważ no, tak jak już wspomnieliśmy, jak ktoś dostanie karę, to jego łódka zwalnia i w tym momencie, gdy jest, że tak powiem, zwolniona, może robić coś, co jej się podoba i wpływać w innych. Udało mi się zakwalifikować także do super... Niektórzy wykorzystują to i po prostu... Cześć, nazywam się Filip Pfeiffer. Szczególnie na klasie 420. Udało mi się zakwalifikować do super pocharu PZZ w essaylingu. Bardzo się cieszę. Fajnie, że choć nie możemy pływać, to ciągle możemy rywalizować ze sobą. Miesiąca, czyli wszystkich 8 regat, powiedział mi coś, co mnie, no może nie tyle co zszokowało, co na chwilę zastanowiło. To znaczy powiedział, że wyuczył się, jak robić zagrywki takie, żeby inni dostali karę. Nazywam się Filip Pfeiffer. Szczególnie na klasie 420. Udało mi się zakwalifikować do super pocharu PZZ w essaylingu. Bardzo się cieszę. Fajnie, że choć nie możemy pływać, to ciągle możemy rywalizować ze sobą w regatach w internecie. No właśnie, no w rzeczywistości mamy ten przepis 14, czyli unikanie tego kontaktu i raczej ludzie starają się w siebie nie wpływać. No ale właśnie no takie są no minusy tej gry, że no można złapać kogoś na karę w taki sposób, że ta druga osoba praktycznie nie jest w stanie się w żaden sposób obronić, a gra już nie bierze tego pod uwagę, że ta osoba nie miała jakby no dostatecznego miejsca, aby ustąpić i po prostu wlepia kary jak leci. Także można naprawdę kogoś nieźle załatwić. No. Przyznam ci, Olo, że no, tempo rozgrywek dzisiejszych jest absolutnie zabójcze jak dla mnie. To, o czym wspomniałaś, że klasa fin jest taka trochę stateczna i wszystko dużo wolniej się dzieje, to faktycznie taka jest moja rzeczywistość. Tutaj jeszcze nie zdążymy dobrze omówić wcześniejszego wyścigu. A już jest 15 sekund zaraz do startu.
No właśnie, zróbmy troszeczkę podglądu na to, co się dzieje na trasie i oceńmy, co znowu. Znowu po lewej jest trochę ciemniej. Tak, zdecydowanie z lewej strony widać schodzący szkwał, także zobaczymy, jak to się przełoży na pierwszą halsówkę. Wydaje mi się, że właśnie no widać tutaj bardzo dobry start czarnej łódki, czyli to jest... Z prawej. Koło z samej prawej, tutaj. No i to jest znowu najświeższy, powiedzmy, zawodnik, czyli Konrad Rychlik, Lasery Zegrze. Płynie z prędkością 6 węzłów, obok niego Przemek Miarczyński, także 6 węzłów, troszeczkę wolniej Jan Suliński, ale już przyspieszył. No właśnie, opowiedz, ile czasu zajęło ci złapanie czucia tych kontrolek, którymi operuje się łódką? No szczerze ci powiem, że tutaj są do wykupienia przed każdym wyścigiem takie wspomagacze i myślę, że tutaj każdy z nich, albo większość przynajmniej zawodników, korzysta z tych wspomagaczy, a między innymi jest to właśnie optymalny kurs. Naciskasz po prostu jeden przycisk na klawiaturze i łódka automatycznie ustawia się kursem, dzięki którym jakby płynie najszybciej i najostrzej, kursem najbardziej korzystnym. Zaraz zweryfikujemy z organizatorem regat, czy żeglarze startujący w dzisiejszym wyścigu mieli prawo do tego, bo te zawody były zorganizowane na takich samych zasadach jak żeglarstwo normalne. Także łączymy się z trenerem Pawłem Kowalskim, który opowie nam trochę o tym, jak z punktu widzenia formalnego dzisiejsze regaty zostały zorganizowane. Tutaj zasada jest taka, że każdy startuje na najlepszym sprzęcie, jaki jest w stanie sobie przygotować, no tak jak w realu, czyli jeżeli tutaj zawodnicy w jakiś sposób zadbają o to, żeby mieć lepszy internet, żeby mieć wykupione albo wywalczone, bo tak też można to uczynić, jakieś dodatki, które ułatwiają sterowanie jachtem, no to chwała im za to, po prostu lepszy sprzęt daje przewagę. Tak samo jest na wodzie i też tutaj w e-gamingu. Także tu te zasady są otwarte. Może skupmy się teraz na wyścigu. Zawodnicy dopływają do górnego znaku i przekazuję mikrofon do wozu transmisyjnego. Halo, halo, Piotr Kula. Był taki żart, halo, halo, Mietku, halo, halo, Władku. Ola, słyszałaś coś takiego? Czy jesteś troszeczkę chyba za młoda? To z tych czasów. Niestety, no. Ale już widzimy Filip Pfeiffer na pierwszej pozycji. Wchodzi, już dojeżdża do LA Line'a, zaraz będzie robił rufę, mamy rufę. Przypatrzmy się, co ale, robi. Ale, zaraz, tutaj ktoś mu się złożył, proszę Państwa. A nie, przepraszam bardzo, to pomyłka. Nie, Filip Pfeiffer się złożył na... Filip Pfeiffer jest, na prowadzeniu, a Jan Suliński zakrywał mu trochę drogę i chyba wjechał na wewnętrzne, na lewą stronę. Na lewą bramkę i podejrzewamy, że z tego powodu właśnie Filip Pfeiffer wybrał prawą bramkę po to, żeby być na czystej pozycji. Mm-hmm. Wygląda na to, że nieźle na tym wyszedł, bo miał tutaj 30 kilka metrów przewagi nad miejscem drugim i w tej chwili nawet Jan Suliński według programu jest na miejscu trzecim, a Przemek Miarczyński wygląda na to, że się odkuje po poprzednim wyścigu, w którym przypłynął ostatni, no ale mamy jedną odrzutkę w tych regatach. Tak, mamy jedną odrzutkę. Tutaj widzimy, że jakieś chyba problemy, bo ten jacht płynie dużo pełniej, tak mi się wydaje przynajmniej. Może nie kupił sobie kontrolek. Może to tak wygląda po prostu pod naszym kątem, ale no widać, chciałabym to zaznaczyć, że właśnie w grze i też w realu bardzo ważne jest wejście na te dolne bramki i usytuowanie się na tym korzystnym kursie jak najszybciej właśnie po bramkach. I to wejście na prawą czy na lewą bramkę jest naprawdę decydujące, bo nieraz zdarzyło mi się płynąć bardzo dobrze, wejść na mniej korzystną bramkę i stracić wszystko, a raz zdarzyło mi się płynąć bliżej końca, dobrze rozegrać to na dolnym znaku i naprawdę bardzo dużo zyskać. Także to pokazuje, jak ważne jest dla całego wyścigu właśnie wejście na kolejne znaki. No właśnie, Olu, w tej chwili zawodnicy wchodzą na drugą górną boję, czyli zostaje nam prosta do mety. Na prowadzeniu ponownie Filip Pfeiffer, czyli zwycięzca wyścigu numer 2. Co dalej? Jan Suliński utrzymał miejsce numer 2, Przemek Miarczyński na miejscu trzecim. Łukasz Buderaski na razie zamyka stawkę, ale tak jak powiedziałaś, nie jest to wcale powiedziane, chociaż na razie ma tutaj dosyć
sporą stratę. Przypatrzmy się, co się dzieje na przykład z zawodnikiem, który wyszedł z pozycji lidera, czyli Łukaszem Machowskim. Właśnie dostał karę, bo widzimy, że ta łódka miga, że tak powiem. No, to znaczy właśnie, że w tym momencie... Tak, że właśnie w tym momencie Łukasz dostał karę i zwolnił, ale teraz już płynie normalnie. Dlatego też spadł z 7 miejsca na 10. A tymczasem zbliżymy się do finału. Ponownie Filip Pfeiffer wygrywa kolejny wyścig, czyli 2 z 3 padły jego łupem. No i Przemek Miarczyński na 3 miejscu, także brawa. No właśnie, widzimy teraz finisz ostatni. Czy tutaj jeszcze, czy wiesz, co się dzieje na samym finiszu, kiedy przed samą boją tutaj, w tych regatach wirtualnych załapiemy karę? No, jeśli załapiemy karę tuż przed metą, no to to jest koniec, bo łódka nam zwalnia i wszyscy od tyłu nas wyprzedzają. I mi się również to zdarzyło, żeby tuż przed metą stracić kilka miejsc, no bo już nic nie zrobisz, tylko czekasz, aż łódka znowu ci zacznie płynąć normalnie. Czyli w zasadzie nic się nie dzieje, po prostu musimy swoje odcierpieć i koniec. Dokładnie tak, no czekamy, aż wpłyniemy na tę metę. No chyba, że to się stanie dosłownie 2 sekundy przed metą, no to może aż tyle nie stracimy. No ale jeśli to się stanie jeszcze w jakiejś tam odległości, gdzie te 10 sekund zwolnienia nam się dostanie, no to naprawdę można spaść na ostatnie miejsce. Olu, byłem świadkiem sytuacji w rzeczywistości, w której zawodnik dostał karę za pompowanie po przepłynięciu linii mety. Znaczy zasłużył sobie na nią przed metą, mhm. No ale chwilę trwało, zanim sędziowie do niego dopłynęli. Musiał wrócić na stronę kursową mety, wykręcić karę i wpłynąć na metę. Dopiero wtedy wyobrażasz sobie, co musiał czuć? Wyobrażam sobie, no takie sytuacje są ciężkie, no aczkolwiek jeśli pompował, no to niestety... To zasłużył. No niestety tak. Olu, widzieliśmy przed chwilą statystyki. Okazuje się, że trener Paweł Kacprowski, zwycięzca pierwszego wyścigu, miał dosyć dobre te statystyki, czyli zdaje się, że miał najlepszy start. Tymczasem szukamy kolejnego, czyli 4. wyścigu Superpucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w e-sailingu. Wolisz mówić e-sailing, czy po prostu żeglarstwo wirtualne? Nie wiem, nie mam jakiegoś swojego faworyta. Jakbyś tak musiała koniecznie wybierać, tak ogólnie w życiu, to jednak angielskie nazwy, czy spolszczone, bądź po prostu polska język, trudna język i robimy tylko to, co jest oryginalnie wymyślone, czyli na przykład foil, a nie hydroskrzydło. No zdecydowanie jednak, nie wiem czy niestety, ale wolę te angielskie nazwy, bo są takie bardziej jakoś, nie wiem, czasem zrozumiałe i czasem bardziej oddają taki sens słowa. Niektórych słów, nie wszystkich, ale jakoś tak się przyjęło i jednak na przykładzie na przykład takiego foila większość ludzi używa tego słowa niż raczej hydroskrzydła, tak mi się wydaje przynajmniej. Olu, jak widzisz, czekamy na to, żeby... jesteśmy. Mamy. Kolejne emocje. Powiem ci, że ja się denerwuję, tak jakby to igrzyska olimpijskie były. No są to emocje, no jesteśmy odłączeni od takiego normalnego ścigania, także nawet takie wyścigi są, kurczę, dla nas emocjonujące. Ja sama jak brałam udział w regatach, to czułam ten taki stresik przedstartowy, przyznaję. No i to było super, żeby chociaż w taki sposób móc się jakoś przybliżyć do tego żeglowania. Tymczasem mamy 20 sekund do startu. Zawodnicy są zgromadzeni na polu przedstartowym. Zobaczmy, kto tutaj ma takie kłopoty. Wydaje się, że jest to Damian Sieczkowski. Zobaczymy, czy zdąży się rozpędzić. Chyba już nie, co? To już nie, też 5 nie ma sekund. Szans, bo zostało 5 sekund. Także chociaż nie, no będzie mu ciężko. Ale... I wygląda zdecydowanie lewa strona. No, łódki płyną wzdłuż linii praktycznie. O, Filip Pfeiffer się przełożył, także... Zdaje się, że jest na najlepszej drodze do zwycięstwa w następnym wyścigu. Płynie korzystnym kursem. Miał okazję, żeby się przełożyć, także myślę, że będzie mógł teraz na spokojnie kontrolować grupę i no jak widać ma już zaklepaną całą grupę pod sobą, całą prawą stronę. Z lewej też chyba mu nikt nie zagraża.
bo na pewno pod koniec podkręci jeszcze coś z prawej. Ale tak to jest zwykle to bywa. Tak zwykle bywa w rzeczywistości, czy tutaj w tych zawodach wirtualnych? Przy takich warunkach w rzeczywistości tak właśnie bywa. Jeśli jest na początku przy wietrze właśnie takim zmiennym, trzeba płynąć, tak jak już wcześniej wspomniałam, kursem optymalnym, tak, i dobrym halsem, korzystnym halsem, żeby dopłynąć jak najszybciej do kolejnej zmiany i złapać kolejną zmianę. I tak jest właśnie też w rzeczywistości. Jeśli jest zmiana z lewej, robisz zwrot, jedziesz, aż zakończy się ta zmiana, łapiesz kolejną zmianę z prawej strony. I to właśnie tutaj widzimy teraz. Łódki już powoli przekładają się na prawy hals, to znaczy, że ta lewa odpuściła. Wydaje mi się, że Filip dopłynie do lejlina i wtedy przed lejlinem nawet zrobił zwrot. Także możliwe, że chce się podłożyć Dawidowi. Tak, bardzo dobrze, że nie dopłynął Formacji do końca, bo tak to mógłby jeszcze naprawdę stracić trochę dystansu. Jak ja pływałam właśnie w tych regatach, to naprawdę trzeba wykorzystywać każdą zmianę. Czyli tutaj wytłumaczmy, o czym mówi Ola. Gdyby Filip Pfeiffer dopłynął do tej linii poprawej, czyli prawej leyline, skazałby się na to, żeby ten ostatni czas dostałby dokładnie taką zmianę, jaka by była, i koniec. Nie mógłby ani nic skorzystać. Tymczasem podjechał bliżej do lewej strony i gdyby tam mu odkręciło z lewej, to mógłby w dalszym ciągu zarabiać. W ogóle miałby po prostu coś do ugrania. Tak, i zdecydowanie widać, że ta lewa pociągnęła, bo Dawid Furmański na koniec miał naprawdę dobrą prędkość i wjechał drugi na znak. Wydaje mi się, że gdyby Filip Pfeiffer dojechał do tego lejlina prawego, to Dawid miałby nawet szansę na pierwsze miejsce. No ale Filip bardzo dobrze taktycznie zagrał, zaklepał grupę i jedzie pierwszy. Mamy wyniki po trzech wyścigach i jak dotąd, właśnie po tych trzech wyścigach, na prowadzeniu jest Dawid Furmański z GKŻ Gdańsk. Kolejno przypływał na metę na miejscach drugim i siódmym. Z 11 punktami jest na prowadzeniu. Mamy błąd? Ola mówi, że mamy błąd. Wydaje mi się, że Filip Pfeiffer powinien być na prowadzeniu ze względu na dwa oczywiście miejsca. Tak. Jasne. Ola, jak Państwo słyszycie, Ola Melzacka jest nie bez powodu naszą najlepszą zawodniczką w skifach, bo prędkość reakcji na otaczającą ją rzeczywistość jest niesamowita. Ja nawet na to nie zwróciłem uwagi. Oczywiście Filip Pfeiffer ma dwa zwycięstwa i mimo że w takiej tymczasowej, prowizorycznej tabeli widzieliśmy go na miejscu drugim, to Filip Pfeiffer z dwoma zwycięstwami i teraz płynąc na pierwszym, no jest na dobrej drodze do tego, żeby wygrać te zawody, jak dotąd. Tak, no naprawdę, jeśli teraz by wygrał, miałby trzy pierwsze miejsca i przypomnijmy, że jest jeszcze jedna odrzutka, tak naprawdę nie miało chyba jakiejś takiej większej wtopy, chociaż patrząc na wyniki, jego najgorsze miejsce to jest dziewiąte, także jeśli w kolejnych wyścigach pływałby lepiej niż dziewiąte, to dziewiąte miejsce by mu się odrzuciło, także naprawdę jest na dobrej drodze. Teraz już wjeżdża na drugą boję rozprowadzającą. I Dawid Furmański atakuje, robiąc rufę. Wydaje mi się, że to był dobry ruch. Jak się nazywają te manewry raz jeszcze? Taki manewr zrobienia rufy od razu po górnym znaku to jest jibe set i to znowu z angielskiego, czyli właśnie taka rufa na znaku od razu. A jak się płynie prosto, bez rufy, to jaka to nazwa? Normal set. No dobrze, to teraz wiesz, że ja wykonując rufę po górnym znaku nie będę myślał o tym, jak ją ładnie zrobić, tylko będę myślał, Ola mówiła, że to się nazywa jibe set, zrób to porządnie, kolego, bo może ktoś patrzy. Człowiek się uczy całe życie, także. Człowiek się uczy całe życie. Olu, zobaczmy, co się dzieje w połowie stawki. Jan Szkolnicki, zawodnik GKŻ Gdańsk, który pływa, zdaje się, trochę na raceboardzie ostatnio. Zaczynał na RSX-ie. Jest w tej chwili na miejscu siódmym. Popatrzmy na wyniki po trzech wyścigach. Chcielibyśmy przeczytać Państwu wszystkie wyścigi. I tak jak Ola słusznie zauważyła, Filip Pfeiffer na miejscu pierwszym po trzech wyścigach, na miejscu drugim, Olu? Dawid Furmański na miejscu drugim. Na miejscu trzecim Konrad Rychlik. To jest... Poniekąd może być to nieco zaskoczenie, ponieważ mam mniej doświadczenia żeglarskiego, ale może po prostu jest dobry w tę grę.
Na miejscu czwartym Paweł Kacprowski, trener kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego w klasie 49er. Wygląda na to, że chyba jednak dobrze sobie radzi na akwenie, na którym startował w Igrzyskach Olimpijskich. Wiesz, z kim on żeglował na Igrzyskach? Żeglował z Pawłem Kuźmickim. Tak, tak. Wiesz, że nie mogłem sobie tego przypomnieć? Musiałem go zapytać. Naprawdę. Może już wiesz, już nie ma styków. Przyjemność współpracy z Pawłem Kuźmickim, jak pływałam na 29erze. Ponieważ Paweł jest trenerem 29era w Mrągowie, także razem wyjeżdżaliśmy na regaty i na zgrupowania głównie, także też miałam okazję obserwować Pawła, tak powiem, w akcji. Jak mówisz, całe życie się uczymy. W tej chwili podejrzewam, ja dzisiaj uczę się tutaj jednej rzeczy. Trzeba być niesamowicie skupionym przy tobie, bo łatwo popełnić błąd. Niesamowicie szybko reagujesz i szanowni państwo, właśnie w klasie 49er to jest niesłychanie istotne. Prędkość reakcji jest chyba jednym z najistotniejszych czynników, które decydują o tym, czy w ogóle utrzymacie się masztem do góry, prawda? No to prawda, no nasza łódka jest tak, no trzeba być bardzo sprawnym, żeby w ogóle na niej żeglować. Paweł Kłodziński powiedział mi, że... Wszystko bardzo się szybko dzieje. Paweł Kłodziński powiedział mi, że jak się zostawi bez trzymania tak na wodzie po prostu z żaglami podniesionymi, to... Wywróci się. 5 sekund tak, i do widzenia. Od razu się wywróci, nie ma szans. Nie możesz jej, nie wiem, jak się wodujesz, trzymać za dziób i czekać, aż sternik ci wróci, odłoży wózek i wróci, tylko musisz z nią walczyć, żeby się nie przewróciła w międzyczasie. Także im jest silniejszy wiatr, tym jest naprawdę trudniej. Powiem ci, Olu, że chyba, mimo że ja troszeczkę wam zazdroszczę tej prędkości, tych spektakularnych przeżyć, to jest coś, czego podejrzewam, że w niektórych okolicznościach możecie pozazdrościć żeglarzom klasy fin. Ja jestem w stanie się przespać w łódce, w sensie zdrzemnąć, może całej nocy nie chciałbym spędzić. Zdarzyło mi się między wyścigami przyciąć tak zwanego komara. Wystarczy włożyć nogi tak pod rajzbelkę tak zwaną, czyli pod czym jeździ główny blok i wtedy na płasko się leży na łódce, jak się dobrze jeszcze położy kapok na główny blok kabestanowy, żeby nie wchodził gdzieś tam pod plecy, to no w pucku, wiesz, tak mnie długo dryfowało do portu. Że zdążyłem dopłynąć prawie do portu bez wiatru. Byłem tak głodny do tego czasu, że wpłynąłem do zaprzyjaźnionej restauracji Mistra, zjadłem tam rybkę i zdążyłem jeszcze na następny wyścig, wiesz? Bo rodzice siedzieli z radiem i nasłuchiwali, co się dzieje, więc wiedziałem, że komisja planuje następny wyścig. Dokończyłem szybko, powiedziałem pani Sylwii Płoskiej, że zapłacę jak wrócę, no bo się znaliśmy, więc ufała. Poleciałem na wyścig i zdążyłem wystartować. No to takie rzeczy się zdarzają chyba tylko na finie. Nikomu o tym nie mówiłem. Do tej pory teraz poszło na żywo. Tymczasem mamy kolejny ostatni wyścig. Już, tak. Wyścig w Super Pucharze Polskiego Związku Żeglarskiego. No bezbłędny jak do tej pory Filip Pfeiffer na najlepszej drodze do zwycięstwa w regatach o Super Puchar. Ale chyba złapał teraz karę, bo zdecydowanie jest zmiana na lewy hals. Wszyscy się przełożyli, Filip również się przełożył i myślał, że przetnie Łukasza. Dlatego jest taki na półprzeźroczysto, tak? Jednak Łukasz go złapał na prawym i teraz to właśnie on go wyprzedza. Filip musi się odłożyć, żeby nie płynąć w zakłóconym wietrze. No właśnie, to był Filip Pfeiffer na razie na miejscu trzecim. No z taką równą żeglugą spodziewamy się, że może wygrać te zawody. Widzimy teraz Filip płynie cały czas w lewo i
Tutaj komputer pokazuje, że jest na drugim miejscu, robi zwrot. Zobaczymy, bo jednak większość stawki jest już po prawej stronie trasy. Przełożyli się i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądać i czy Filip będzie w stanie ich przeciąć. Ale widzimy, że właśnie spada, także z tego wynikałoby, że ta prawa strona ma zmianę. No właśnie, na prawej stronie widzimy Pawła Kacprowskiego, który był dosyć wysoko w wynikach. Olu, mówiłaś ostatnio, że nie opłaca się tak wyskakiwać ponad prawą leyline, żeby nie być skazanym na jakieś wydarzenia. Tutaj Paweł Kacprowski właśnie po 49erowemu trochę zagrał i na mniej zwrotów. I wygląda na to, że tak, no jak dla mnie czarny koń i może dlatego stąd właśnie czarne żagle, to Konrad Rychlik, zawodnik, który bardzo późno zaczął żeglować, wcisnął się tutaj przed Łukasza Machowskiego czysto, nie dostał żadnej kary. No i podejrzewam, że ten wyścig może jeszcze trochę namieszać. O, Jibeset, dobrze zapamiętałem? Jibeset, dobrze. Zmiana jest z prawej strony. No Kacper bardzo dużo, Paweł Kacprowski bardzo dużo zyskał z tej prawej, także nic dziwnego, że zrobił od razu rufę, żeby nadal płynąć w tej korzystnej zmianie. I tak jak wszyscy, większość stawki zrobiła rufę i płynie ze szkwałem. Łukasz Machowski, zwycięzca serii regat o E-Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego z ostatniego miesiąca, płynie na miejscu trzecim. Widzimy, że Filip Pfeiffer płynie na miejscu dziewiątym, także no właśnie, coś... ta kara mu trochę namieszała, ponieważ musiał się ratować i uciekać w lewą stronę, a na koniec przyszła zmiana z prawej, także na pewno no, stracił trochę dystansu, aczkolwiek jest to dopiero drugi bok, także jeszcze dużo może się wydarzyć. No właśnie, Filip Pfeiffer właśnie, jak widzimy, wchodzi na boje. Co tu się dzieje? O właśnie, co tutaj, zobacz... Chyba walczy, a tutaj akurat jest Radek Furmański, czyli to nie ten sam, z którym walczył wcześniej, czyli brat Dawida. Tymczasem no, Paweł Kacprowski na prowadzeniu, na drugim miejscu Konrad Rychlik. Widzimy, że tutaj walka jeden na jeden praktycznie. Na miejscu trzecim Łukasz Machowski, zaraz za nim Łukasz Buderaski. No... Nie jestem w stanie w tej chwili policzyć żadnych punktów. Miesza się stawka bardzo mocno. Tak jak się spodziewałaś, Filip Pfeiffer odrabia straty, jest już na miejscu szóstym, a był dziewiąty. Tak, tak, jest już na miejscu szóstym, co daje mu miejsca dziewiąte, pierwsze i szóste. Także... Czyli to dziewiąte po odrzutce można obstawiać, że... Że będzie na prowadzeniu. Że będzie tutaj na prowadzeniu. Widzimy, o, ktoś się wciął. Wciął się... Damian Sieczkowski. I jak Państwo widzicie, ma wykrzyknik przy sobie, to znaczy, że odbywa karę. Tymczasem pewnie będziemy już się pomału musieli zbliżać do finiszu. Zobaczymy zaciętego. Zobaczymy tutaj rozgrywkę między Pawłem Kacprowskim a... Między Pawłem Kacprowskim a Konradem Rychlikiem. No właśnie, troszeczkę może tutaj odsuniemy ten widok. Konrad Rychlik no, zasłania wyprzedzi wiatr, tak? Wyprzedzi? Tak, wyprzedzi. W tej grze, jak już zrobisz rufę w taki sposób, to już ta łódka pod spodem no, raczej nie ma szans. Czyli tutaj to, co widzimy, że Kacper... Mhm. No, będzie zacięty. Ale ten widzimy, finish. Że Łukasz Machowski pokazuje się teraz na pierwszym miejscu, czyli może on wjeżdża z drugiej strony na metę i to on zwycięży. No, o, faktycznie. No, ach, ciasny finisz. Ale Konrad Rychlik jest zwycięzcą ostatniego wyścigu. Regat o Superpuchar Polskiego Związku Żeglarskiego w żeglarstwie wirtualnym. Olu, spróbujemy puścić wywiad. No może z Konradem Rychlikiem, który zwyciężył. Tymczasem liczymy wyniki po to, żeby Państwu bezpośrednio za moment dać relację, kto jest zwycięzcą tych regat. No nie możemy na razie tego zrobić jeszcze, bo oczywiście dopiero w tej chwili mamy pełne wyniki. Gratulacje dla Konrada Rychlika, zwycięzcy
piątego, ostatniego wyścigu historycznie pierwszych regatów Super Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego i Sailingu. No, Filip Pfeiffer na miejscu szóstym. Olu, co obstawiasz? Jak obstawiasz? Tak z twoich szybkich, już wiemy, że bardzo szybka jesteś w kombinowaniu. Powiedz, co tutaj, kto jest twoim faworytem? Z moich szybkich wyliczeń wydaje mi się, że Filip będzie na prowadzeniu, ponieważ będzie miał na swoim koncie tylko 9 punktów. To pokaż mam. Ale nawet jeśli Państwo nie widzicie tego, co my byśmy chcieli, żebyście widzieli, to możecie nas posłuchać. Olu, mamy zwycięzców, mamy pierwszą trójkę. Filip Pfeiffer na miejscu pierwszym. Paweł Kacprowski, trener klasy Fortnaner, tak jak obstawiałaś w top 3, bo jest na miejscu drugim. I czarny koń tych regat. Konrad Rychlik na miejscu trzecim. Na remisie z Dawidem Furmańskim.